Cześć i czołem, kochani, rozpoczynamy nową serię, ponieważ już niebawem będzie tej naszej troci w morzu dosyć sporo. Także myślę, że nasz kolega Bogusław Kasak, który robi ręcznie przepiękne woblerki besterowe, opowie nam troszeczkę o troci morskiej. Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych woblerków, kolorów, kiedy i jaki kolor stosować, to może Bogusław powiedz nam ogólnie, kiedy można się nastawić na tą troć tutaj w naszym morzu, w okolicach, nie wiem, Rozewia, czy są inne miejscówki, gdzie ta troć pojawia się w innych miesiącach? No cóż, troć, jak sama nazwa wskazuje, ryba wędrowna, wędruje raz tutaj, raz tutaj. Polskie wybrzeże jest uwarunkowane obecnością pokarmu i jak pojawia się tubis, już powoli jesienią powinien pojawiać się natarło, no to troć wędruje za nim i oczywiście jest jedzenie, no to... A troć jest, można ją łowić, z tym, że mamy jeszcze okres ochronny, także zabierać ryby można od 1 grudnia. Natomiast poza tym za jedzeniem podpływa również dorsz, podpływa pstrąg tęczowy, także z powodzeniem można próbować, zachowując oczywiście wypuszczanie troci. Okres ochronny troci to jest 15 września, 30 listopada. Dobra, ale w Twojej opinii ten listopad jest już dobrym miesiącem, żeby wybrać się na tą troć? Ona faktycznie u nas już jest? Może być, z tym, że tak jak powiedziałem, jest to troć wędrowna. Może się okazać, że jednego dnia ryba się pojawi, ale w zasadzie listopad jest już miesiącem, gdzie nasze temperatury wody plus obecność pokarmu w pobliżu brzegu sugeruje, że ryba powinna być i można ją trafić. Czyli mamy, powiedzmy, że środek listopada, można się już wybierać na tą troć. Ona fizycznie jest w łowisku. Do kiedy ona się utrzymuje? Praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że to jest koniec weekendu majowego. Kiedy pojawia się pierwsza belona, przypływa natarło, jakby troć nie lubi się z beloną. Ona dalej jest, no bo to jest wiosna, jest sporo pożywienia, natomiast obecność belony przy brzegu powoduje, że nie lubią się z trocią i troć odpływa i już coraz rzadziej ją można trafić. No. Weekend majowy jest jeszcze bardzo dobrym terminem na łowienie, bo właśnie oprócz troci można połowić belon. No, to już nie jest tak, że chodzi się za dwoma, trzema braniami w ciągu dnia, tylko co chwilę atakuje jakaś belona. Natomiast głównie pod wieczór, to już są ciepłe dni, właśnie belona jakby kończy swoje gody tutaj przy brzegu, odpływa gdzieś tego i wieczorami często pojawia się przy brzegu troć. A jeżeli byśmy rozpatrywali te miesiące jesienne, zimowe, to w jakich godzinach szukać tej troci? Wiosną. To jest raczej rano, raczej wieczorem. Natomiast tutaj można rybę trafić w ciągu dnia bez problemu. No, 2 lata temu miałem akurat tutaj pracę w Gdańsku. Miałem kilka godzin wolnych. Przyjechałem około 13. Do 16 miałem 4 czy 5 ryb, w tym jedną wymiarową, kilka krótkich. Oczywiście wszystkie poszły z powrotem do wody. No ale środek dnia. Czy zauważyłeś, że nie wiem, wpływ temperatury nasłonecznienia ma jakiś wpływ na te jesienne trocie? Temperatury powietrza nie, temperatury wody tak. Bo to właśnie jest tak dziwnie uwarunkowane na naszym polskim wybrzeżu, że no, troć pojawia się tak powiedzmy już 12-10 stopni. Optymalnie to jest tam 7-8 stopni temperatura wody dla tych ryb. Ale w miesiącach zimowych, gdzie temperatura wody ma 2-3 stopnie, też ryby podpływają. Z tym, że no, wszystko jest kwestią pożywienia. Jeśli jest pożywienie, jest ryba. Oczywiście można zaobserwować, wiadomo. Przychodzi się nad wodę, jeśli widzi się zgrupowania perkozów czy kormoranów atakujących drobnice, to z dużym szczęściem można w tych okolicach trafić ryby, no bo one tak samo jak ptaki przypływają za pożywienie.
No i to też musimy powiedzieć, że troć jest bardzo stadną rybą, więc jeżeli tam jest pożywienie, ktoś złowi jedną troć, to bankowo tam jest ich więcej, nie? Tak można powiedzieć. I bardzo często tak się zdarzało. Że stojąc w kilku, w dobrym miejscu, gdzie powiedzmy jest ta ryba, jeden łowi, drugi łowi, trzeciemu spada, czwarty ma branie. Bywało tak, że dwóch albo trzech holuje naraz. No ale to raczej wiosną. Raczej wiosną, gdzie wiosna jest jakby zdecydowanie lepsza. Jakby temperatura wody jest bardziej odpowiednia, tego pożywienia jest więcej i tej ryby przy brzegu u nas jest więcej. Dobra, słuchajcie, strasznie długi odcinek nam się zrobił, dlatego podzielimy go i w kolejnym odcinku powiemy Wam konkretnie o tych świecidełkach, kiedy je zakładać, no i czy to pogoda, nasłonecznienie, temperatura wody, no i pora roku ma wpływ na to, jakie przynęty użyć na morską troć. Trzymajcie się, cześć!